W ramach Bardzo Młodej Kultury bardzo nam zależy na tym, żeby wspierać rozwój edukacji kulturowej na terenie województwa opolskiego. Dzisiaj spotykamy się, żeby zainaugurować i rozpocząć konkursy w ramach Bardzo Młodej Kultury. Są to konkursy skierowane do animatorów, edukatorów, nauczycieli, osób fizycznych, a więc pasjonatów, organizacji pozarządowych i różnych instytucji kultury z terenu województwa opolskiego na zadania z zakresu właśnie edukacji kulturowej, czyli takie formy, gdzie łączymy działania związane z tym, co może zaoferować szkoła, z tym, co może zaoferować właśnie czy organizacja pozarządowa, czy instytucja kultury działająca w obszarze edukacji kulturowej. Dzisiaj rozmawiamy o Eduko, o projekcie, który kiedyś kilka lat temu wprowadził rząd Platformy Obywatelskiej. Mówimy o projekcie, który dotyczył wspierania inicjatyw kulturalnych w środowiskach takich, gdzie nie ma organizacji pozarządowych, nie ma fundacji. Często jest to bardzo znaczące jedno tylko wydarzenie w roku kulturalne, ale również poprzedzone pewną edukacją. Weszliśmy w ten projekt bez zastanowienia kilka lat temu jako Urząd Marszałkowski. Od początku zapisywaliśmy pieniądze w budżecie województwa na współfinansowanie tego projektu, bo to był projekt 3-letni, nadal jest kontynuowany i bardzo dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że kontynuuje ten projekt. Oczywiście zmieniły się proporcje finansowania, po stronie samorządu województwa trzeba wygospodarować więcej tych pieniędzy, no ale nie możemy zrezygnować z tej aktywności ludzi, do których tych naszych mieszkańców namówiliśmy, pomogliśmy i dlatego dzisiaj rozpoczynamy kolejną edycję Eduko. I co ważne, sprawdza nam się to, że robimy dwa nabory Eduko, czyli na pierwsze półrocze 2020 roku i będzie kolejna pula pieniędzy przeznaczona na drugie półrocze właśnie w ramach Eduko. Są trzy koncepcje. Pierwsza koncepcja to są zajęcia typowo kulturalno-edukacyjne dla dzieci. Druga koncepcja, myślimy o zajęciach, żeby połączyć też rodziców, ewentualnie dziadków, plus dzieci i szkołę. A trzecia to troszeczkę taka inna koncepcja związana z edukacją rowerową, połączoną z kulturą, z jakimś koncertem, myślę, że na terenie naszego Stobrawskiego Parku. Którą wybierzemy, to się okaże. Jakieś badania na pewno prowadzimy, jakie będzie zainteresowanie, chęć dzieci do udziału i dopiero podejmiemy decyzję tak naprawdę, na co pisać wniosek. Przez ten projekt udało nam się stworzyć znakomitą sieć liderów edukacji kulturowej w województwie opolskim. Liderów, którzy właśnie realizują u nas projekty z zakresu edukacji kulturowej, a w tym roku aż dwie edycje konkursu z alokacją łączną środków finansowych na poziomie 140 tysięcy. I właśnie dzisiaj ogłaszamy pierwszy konkurs grantowy z kwotą 80 tysięcy do rozdysponowania właśnie w naszym województwie na działania z zakresu edukacji kulturowej.